Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy pamiątkę Bożego Narodzenia, a zaledwie wczoraj świętowaliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Ewangelia dzisiejszej niedzieli pozostawia nas w klimacie tych niezwykłych dni. I choć nie ma w niej mowy o betlejemskim żłóbku, to jednak wiemy, że o tej właśnie tajemnicy pisze święty Jan. Ewangeliści Mateusz i Łukasz bardzo realistycznie opisali wydarzenie narodzin Jezusa. Wędrówka Maryi i Józefa do Betlejem, brak miejsca w gospodzie, żłób, chłód i ubóstwo, a potem odwiedziny mędrców, rzeź niemowląt w Betlejem i ucieczka świętej rodziny do Egiptu. Jan natomiast rozważa teologiczne znaczenie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Ewangelista Jan nie mówi o zwykłym słowie, ale mówi o osobie. Kim zatem jest Słowo? Tym Słowem jest Jezus Chrystus. Aby to zrozumieć, cofnijmy się do dnia, w którym Bóg posłał anioła do dziewczyny o imieniu Maryja. Ona przyjęła Boże Słowo, wypowiadając słowo swojej zgody. Fiat, niech mi się stanie, jak powiedziałeś. I oto Słowo w jej łonie stało się ciałem. Poczęła w cudowny sposób Jezusa. Czego uczy nas przykład Maryi? Uczy nas, jak bardzo ważna jest nasza odpowiedź. Jak bardzo ważne dla Boga jest nasze Słowo. Jak Bóg liczy się z naszą wolą i naszą wolnością. Czy myślisz, że to dziwne, iż mieszkańcy Betlejem nie przyjęli świętej rodziny do swoich domów? Że Bóg musiał przyjść na świat w tak nieludzkich warunkach? Czy myślisz, że jeśli byłbyś na ich miejscu, zrobiłbyś zupełnie inaczej? Uprzątnąłbyś dom, przygotował najlepszy pokój, zasłał wygodne łóżko dla mającej lada moment rodzić Maryi, przygotowałbyś posiłek, rozpalił w piecu, by Jezusowi było ciepło i przyjemnie. Największym zmartwieniem Jezusa nie były tragiczne warunki panujące podczas Jego narodzin. O wiele bardziej martwił Go i wciąż martwi stan Twojego serca i duszy. Aby troszczyć się o nas, Jezus oddał za Ciebie i mnie całe swoje życie. Od pierwszego płaczu w Betlejem po ostatnie tchnienie na Kalwarii. Wszystko z miłości do człowieka. Czy można przejść obojętnie obok takiego wyznania? Jeśli pragniesz się odwdzięczyć Jezusowi za Jego miłość, uczyń na początku tego nowego roku postanowienie i daj Jezusowi swoje słowo, że będziesz dbał o to, by mieszkanie, którym jesteś Ty sam, było zawsze uprzątnięte ze złych przywiązań, nałogów. Aby było w nim zawsze ciepło od ognia miłości do Boga i ludzi. By nigdy nikt, kto zapuka do Twoich drzwi, prosząc o pomoc, nie odszedł z pustymi rękami. Tajemnica słowa, które staje się ciałem, urzeczywistnia się każdego dnia poprzez słowa wypowiadane przez kapłana. Oto ciało moje, oto krew moja. Dzieje się tak, ponieważ to sam Jezus wypowiada je ustami kapłana i dokonuje przeistoczenia. Ponadto Słowo Boga zostało dla nas utrwalone na kartach Pisma Świętego, byśmy mogli słuchać, wierzyć, karmić się Nim i poznawać Boga, budując z Nim coraz mocniejszą więź miłości. Przyjmujmy Jezusa w
Słowie Bożym i w Eucharystii. Tak często, jak to tylko możliwe. On daje nam moc, byśmy się stawali dziećmi Bożymi.